Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie nasza straszliwie sfrustrowana bezimienna kompania, a w zasadzie straszliwie sfrustrowany kapitan w tym momencie jest, ponieważ to jest moje chyba czwarte czy piąte podejście, żeby znaleźć to całe miejsce. Szukałem wszędzie tutaj, tu szukałem. I kawałek tutaj szukałem, nigdzie tego nie znalazłem. Co śmieszniejsze, za każdym razem wskazówki kierują nas w tym miejscu. Raz na prawo, raz na lewo. W ogóle zupełnie coś zbugowane jest z tym questem. Więc postanowiłem, żeby już po prostu nie tracić czasu. Pójdziemy sobie w tym momencie na wschód. Gdzieś w te miejsca. Zobaczymy, co się tutaj kryje w tym miejscu. Odkryjemy sobie ten kawałek mapy. I jak tutaj nie będzie tego miejsca, w tym miejscu, no bo southeast, czyli południowy wschód, podejrzewam, że gdzieś to musiałoby być tutaj według opisu, no bo te Small River Hold to jest tutaj to miejsce nazwane, więc chyba, że tutaj też się tak nazywa, ale tutaj w ogóle są inne nazwy tego wszystkiego. Jeżeli nie odkryjemy, to po prostu olejemy ten kontrakt, pójdziemy sobie znaleźć jakiś inny. Bo to nie ma kompletnie sensu tracić czasu. Sfrustrowałem się maksymalnie po prostu, bo straciłem kupę czasu na poszukiwaniach. Undead. Czy my jesteśmy w stanie walczyć z tymi undead? Jesteśmy w stanie walczyć z tymi undead. Ty możesz iść tak, ty możesz iść tak. Dobra. Bardziej w środku. Wkopiemy tym undead zamiast tego. Bo... O kurde. Znalazłem. No. Kurde. Południowy wschód. No niby to jest południowy wschód. Kurczę, szukałem tu. Tu znaczy się, no bo jest południowy wschód. Gdzieś tu się zawędrowałem, tutaj nie sprawdzałem. Teraz miałem zamiar tutaj. Szukałem cały ten rejon tutaj. Tu szukałem też. A się okazało, że to jest praktycznie na południu. No, lekko na wschodzie. I ten Small River Hold to pewnie tutaj jest kawałek nazwy. Ale i tak wkopiemy tym. Chodźcie tu. Dobra, w ogóle dajmy tak, bo to nie ma co nawet... Zanim oni tu przylezą, to zdążymy sobie grzybki pojeść. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No i wstał. Dobra, niech podejdą bliżej, bo nie będę tracił na to czasu. Na podchodzenie. Niech wróg przyjdzie do nas i się zmęczy. To znaczy, nie umarli się w sumie, nie męczą, ale... No, mniejsza z tym. Sejduk. Dobra, duchy się pojawiły. Oh.
Będzie krzyczał? Będzie krzyczał. Też będzie krzyczał. Okej, okay, mamy duszki na wyciągnięcie ręki. Nie, ty tak nie możesz podejść. Dobra, wy krok do przodu. No dobra, dobra, dawaj, dawaj. Aha, bo ty masz małe resolve. To może być pewien problem jeszcze. A, poradzimy sobie. Poczekaj chwilę. Malik. Dawać, dawać. No, musiał się stąd podnieść gość. O, wiedziałem, że spękają. Kto spękał? Hagios, Seret i Yazid. Tak zrobimy. Oj, nie pomogło. No niedobrze. Malik. Tu będziesz tak zabezpieczał wszystkich. Ty możesz trochę dostać. Ale może aż tak źle nie będzie. Tak zróbmy. Okej. No dobrze. To nie było zbyt trudne. Został jeden brodacz. Bardzo dobrze. No, śmieci, ale mniejsza z tym. W każdym razie należą im się podziękowania za to, że nas doprowadzili do tego zakichanego miejsca. Mamy jakieś promocje? Nie mamy promocji. No dobra. Ty jeszcze jesteś ranny. To wracamy w takim wypadku, bo pewnie będzie nagroda za rozbicie tego. Och. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Entering coś tam. 600 za ciszę. We have a deal. Nie, no my mamy swoją dumę. Wypad. Teraz co będzie za kontrakt? Monsters, beast. Jakieś bestie atakują. 970. Czy my jesteśmy w tym momencie w stanie takie bestie? Wydaje mi się, że tak. Większość jest już pozdrowiała ludzi. Więc możemy ten kontrakt wziąć. Najwyżej jak będą jakieś, nie wiem, unholdy czy coś, to odmówimy.
No dobrze, hunt down, czyli po śladach, tak? No i teraz będę znowu jak zagubiony w pomroce dziejów, kurczę. No i gdzie są jakieś ślady? Tu nie ma. Tu są, dobra, na górę. Dobra, tam są. Tu gdzieś idą. Już ich zaraz będziemy łapać. A, wilkołaki. Dobra, wilkołaki powinniśmy załatwić, tylko musimy się przygotować. Pierwsza rzecz jaka, tak, ty jesteś pierwszego tego, więc myślę, że tak. Seret, ty stój w środku, jakby co. Wy macie jakby co rotację. Ja bym zrobił tak, że kogoś bym dał z tyłu z rotacją. Ty masz rotację, tak bym zrobił. Jakby co się zamienicie, będziesz chronił go. Ty powinieneś iść na tą stronę. Tu mamy tak, tu Malik niech idzie w tą stronę, będzie tak i tak. Sejduk możesz być. Ty zobaczymy. Co prawda to daje tylko decapitate. Myślałem, że to jest jakieś zasięgowe, obszarowe, ale nie jest. Więc nie mamy innych dwuręcznych. Nie, tu jest maczuga. Co ona daje? Strike down. Split shield to nie bardzo. To też nie daje. Chociaż flail 40 do 80. Jest, no to oryginalnie to miałeś. No nie wiem, czy one mają głowy. Znaczy mają głowy, ale... A, do 6. Dobra, to jest obszarowy. A to co to jest? Skullhammer 40. Dobra, weźmy na razie tak. Mam nadzieję, że będziesz w stanie tym machać. I ciebie wystawimy tu. Ty masz rotację, jakby co, to będziesz go tutaj ratował. Czy lepiej by było tak zrobić? To jest 50 do 70. Okej. Dawać wilkołaczki. Meny. Meny to znaczy 8. O, nawet mamy fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce mamy. Jakbyśmy tu się udało zająć pozycję, to by było idealnie. Tylko nie wiem, czy zdążymy. Może zdążymy. Nie zdążyliśmy, kurka blaszka. Dobra, stąd musicie go wytegować. Malik, tego weź stąd usuń. Hajsam, ty masz łuk. Tak, rób. Ty poczekaj. Teraz tak. Ty nie dopuść tego tutaj dalej. Maximus, mam nadzieję, że tu przetrwasz z boku. Ty masz full zdrowia. Poczekaj. Bardzo dobrze. Odrąbać łeb. Ty go stąd. On i tak ucieka. Okej. Dobra, ty jakby co będziesz pilnował, żeby tutaj się nic złego nie stało.
możesz tam stać. Ty podchodzisz tutaj. Próbujesz tak zrobić. Ty idziesz tu. Ty będziesz go wspierał tutaj. Albo ewentualnie zabezpiecz ten rejon. One mają overwhelm i to jest troszkę niebezpieczne. Nie wiem, czy tu źle nie zrobiłem, bo jak ty masz 6, to ty masz naokoło, więc trafisz Mundeka niestety. Może tak być. Dobrze. Dobrze. Dobrze, Liszu. No, bo ty jakbyś chciał tak zrobić, to niestety trafisz kolegę. Ale możesz tak zrobić już. Dobra, podejdź tu trochę, ale jeszcze tam się nie wystawiaj. Ten będzie walczył. I ci będą walczyć. No jeden przynajmniej. Czekaj. A, nie trafiłeś. Ty możesz podejść tu, w następnej turze się przydasz. Wy sobie powinniście tu poradzić. Mam nadzieję. Poczekaj. O, ty nie masz jak tutaj strzelić. Okej, dobra. To w takim wypadku rozwiązuje to sytuację. Dobra, został jeden. O kurde, ale ci przysolił. No coś nie możecie go trafić. To jest jakiś gościu, kurczę, taki silniejszy. No dobra, mamy co? Mamy raz, dwa, dwie promocje. Fajnie. Dobrze. To widzę, że dzisiaj osiągnęliśmy dużo, mimo mojej początkowej frustracji. 1660, znaczy się koron żeśmy uzyskali, to jest bardzo dobrze. Tak więc co, zajmiemy się jeszcze pewnie promocjami teraz na samo zakończenie. Zobaczmy tylko tak. Hamdun jest piechurem, dobrze, czyli ty jako piechur, ty masz 53, ja bym ci rozpoczął od kolosa. I co? Tu masz słabo, plus 3, melee defense, tak. Mundek, ty jesteś kim? Zobaczmy do mojego kapownika.
A, duelistą jesteś naszym, dobra. To ty już w zasadzie możesz wziąć duelistę. No to Mundek, jesteś duelistą, to jesteś duelistą. To bierzemy duelist. I wtedy już tej tarczy nie będziesz nosił. Tylko jakąś jednoręczną broń fajną. Mamy coś ciekawego? To jest dwuręczne niestety. Znaczy, dobre by było jakąś zapasową gdzieś tutaj jednak miał Mundek, na wszelki wypadek. Chociaż to tobie nic nie daje, bo to daje... No właśnie. Jakby czasem coś, żeby sobie po prostu wziąć ją. Na pewno melee defense trzeba podciągać. Jedziemy na razie tak. Dobrze, panie Mundek. Tą twoją piękną tarczę to już stąd wezmę. Wystarczy ci jakaś taka lżejsza do noszenia na zapas. Natomiast komuś innemu bym dał o, do leczenia. Co jeszcze tu mamy? Żebym nie zapomniał, kto miał w tym momencie promocję. No i ten nowy. Nowy to jest Hamdun. To jest nasz asasyn, powiedzmy. No dobra, ty to wiem, że masz parę promocji. Okej. Mamy 22 minuty, więc jeszcze gdzieś możemy coś porobić. Spróbujmy zobaczyć, czy tu się opłaca coś sprzedawać. Dobra. 18. No to jakieś śmieci można by posprzedawać w sumie, takie coś, żeby nie nosić tego. 40. 40 nam jest niepotrzebna do niczego. To nosimy 70. Pom, 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 pom. To jedno sprzedajmy. No to w zasadzie chyba tyle możemy sprzedać. O kurczę, jakie tanie narzędzia. Bierzemy wszystkie. Mamy mało medical supplies, też są tańsze, bierzemy. Tu są też grzybki, ale zwykłe tym razem. Żarcia mamy na 3 dni. Amunicji mamy troszkę mało, więc zróbmy tu duże zakupy w takim wypadku. Psy jeszcze musimy kupić, ale to gdzieś na północy są one bardziej. 70 na 99, no właśnie. To bym sprzedał, bo tego już nie będziemy nosić. Wydaje mi się, że jakąś pojedyncze tarcze można też sprzedać, bo jest ich za dużo trochę. Okej. Dobra, to zakupy zrobione. Nic tu nie ma. Możemy popłynąć z powrotem na południe, ewentualnie dokańczać te całe questy, o ile one jeszcze nie wyekspirowały. Albo... Możemy zobaczyć, co tu jest tu. Może jest lepiej tędy podejść. A gdzie jest... gdzie można psy kupić? Weaponsmith. W Bokenbergu... Nie. Nie, psy to chyba możemy kupić bardzo, bardzo daleko na północy. Tu, w Grimborgu. Nie, nawet nie w Grimborgu. Tutaj. O nie, to Hotspira jest bardzo daleko. Tu w ogóle mamy jeszcze to... Nie pamiętam, co tutaj było. Ten Lord's Demise. To może być... Może już jesteśmy na tyle silni, żeby to ogarnąć.
Ja bym się udał na północ. Powoli udawałbym się jednak na północ, czyli kupimy sobie tam psy i tak dalej. Czy ewentualnie można by na następny odcinek ten, Greening School Rest. Tu będą na pewno nie umarli. Może się nawet jakiś pojawi tutaj ten quest. Czy mamy quest, żeby bestie pokonać? Więc gdziekolwiek coś znajdziemy, to będzie pasowało. Hagios na pewno by chciał to rozwalić. Ale nie, idziemy na północ. Przejdziemy jeszcze kawałek dzisiaj. Mamy mało kasy trochę, więc trzeba będzie porobić troszkę questów. O, i tu jest parę. To jest niby tanie, ale nie wiem, czy kiedyś się już naciąłem na kupowaniu tego i sprzedawaniu gdzieś, więc troszkę można żarcia kupić. Ktoś ciekawy? Squire, ale nas nie stać na razie na zatrudnianie. Anton, Hedge Knight, o kurczę, jaki drogi. I to nawet ze zniżką, którą mamy. Tu jest wszystko. Ktoś tam chyba chciał coś jeszcze. Bam, 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 bam. Niech ja zobaczę, czy ktoś ma. Już chyba nie widzę w tym momencie. Zobaczmy, co to są za Deliver Cargo. Gdzie były te kontrakty, jak żeśmy ich potrzebowali? 190, 200, ale gdzie? Do Hagermos. To akurat by nam pasowało, bo i tak się udajemy na północ. A tutaj co jest? Złodzieje ukradli coś tam. 910. To można by też zrobić. Można by najpierw to zrobić, a później sobie ten drugi kontrakt wziąć i udać się do Hagermos na północ, bo i tak tam zmierzamy. Więc to będziemy robić w sumie w następnym odcinku, bo już nie chcę zaczynać kolejnej bitwy w tym odcinku. A na razie cóż, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.